Podliście? Cześć. Będziemy pracować jeszcze. Spokojnie. Jutro na dzień jesteśmy w Sylwaczu. Brawo! Brawo! Oj, sorry Marku! Brawo, Kajzi, do końca! Brawo! Brawo! Masz to? Mam to. W całości. Spokojnie zejdź sobie. Doncic? Kury. Kury tam gdzieś są pewnie. Kury. Nie Doncic, kury. Te tajne rzeczy? Nie. Skala Borga. Subiektywne uczucie zmęczenia. Może być lżejszy trening, a może zawodnik się troszeczkę zmęczony czuć. Także prowadzimy tak. Od 1 do 10? Od 1 do 20. To jest 20? Były rano. Był bardzo mocny trening. Rano były 3:20. 20? 22. Nestor. OK. 17. Cześć. 9. 6. Daddy? 16. Cześć. Albo zostawiacie, albo dajecie obok. Bosir? Potrzebna na jutro. 15. Dobra. 14. Można iść? 20. Co? Ta godzina będzie największa manuwa. Mecz? Przyjemnie. Przyjemnie i ciężko. Nie. Ciężko przez pogodę czy przez rywali? Przez pogodę myślę i nie tylko. Ale no pogoda była dla obu drużyn taka sama, nie? Wiesz, też mieliśmy wczoraj ciężkie w sumie dwie jednostki. Jedną myślę, że taką bardzo ciężką. No i dawało się to bez znaki dzisiaj, nie? Ale no mówię, po to są sparingi, żeby je przede wszystkim wybiegać i potrzebować pewne rzeczy, nad którymi pracujemy od początku sezonu, czy okresu przedowczego. Myślę, że w wielu aspektach, gdzieś tam w wielu sytuacjach udało się to zrealizować. Na pewno jeszcze wiele przed nami pracy, no, ale mamy jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia. I po to są sparingi, żeby sprawdzać się na dwóch różnych pozycjach, jak w twoim przypadku. Zacząłeś jako prawy pomocnik. Jak tam się czułeś? Już od jakiegoś czasu. Jeszcze brakuje mi tylko dziewiątki i bramkarza. To jeszcze kilka sparingów zostało. Tak, to zaliczę wszystkie. Ogólnie no wiadomo, starałem się jak mogłem, żeby gdzieś tam dać z siebie wszystko i pomóc drużynie. No ale nie było źle, myślę. Dobra panowie, co jest na podwieczorek? Arbuz. Ciasteczko, arbuz, stały zestaw. Stały zestaw, ten codzienny.
No ale na jedzenie nie ma co narzekać chyba. Nie, naprawdę mega, mega w porządku, jesteśmy zadowoleni, bo jedzonko jest dobre, więc... Ogólnie bardzo dobre warunki, zarówno do treningu, jak i odnowa biologiczna, więc nie ma, tak jak powiedział Wolsztyn, nie ma na co narzekać, tylko się skupić na robocie. Wolsztyn, dzisiaj grałeś przeciwko swojej byłej drużynie, wyjątkowej w jakiś sposób dla ciebie na pewno. Znałeś tam jeszcze kogoś, czy sami młodzi? Dwie, trzy osoby znałem, wiadomo, gdzie ten skład gdzieś tam się dużo, dużo pozmieniał, i sztab, i zawodnicy, bo kilku zawodników odeszło, dużo, dużo chłopaków zostało, znaczy zostało, no, zostało, ale takich, gdzie wcześniej gdzieś tam nie pełnili jakiejś mega roli w tym zespole, więc wiadomo, jakiegoś tam kontaktu też większego nie mieliśmy, śledzę gdzieś tam losy, więc tych chłopaków znam, ale dogadki, no to wiadomo, gdzieś tam było dwóch, trzech takich, co gdzieś wcześniej znałem i no i tyle, więc wiadomo, pogadaliśmy, ale też gdzieś tam nie jakoś długo. A z Podolskim coś pogadałeś po środku? Nie. Za duży grajek, żeby z nim rozmawiać, więc to tam nie ma czasu na takich jak ja. Myślałeś, że go pokryjesz pewnie, co? I nic z tego. No były zapowiedzi, że przyjechał chyba w niedzielę do Opalnicy, z tego co słyszałem, i pewnie każdy myślał, że dzisiaj zagra, no ale... Przestraszył się, tak. No, ja dzisiaj wiem, na prawej stronie. Większość dzisiaj chłopaków młodszych dostała szansę. Pożyteczny sparring. Fajnie, że udało się wygrać. Widać, jakie są mankamenty do poprawy. Trzeba nad tym pracować. Po to jest obóz, żeby i treningi, po to, żeby to wszystko doskonalić. I z meczu na mecz, z treningu na trening musi być coraz lepiej. Skupiamy się, będziemy, wiadomo, skupiać się na lidze. No fajnie byłoby zagrać na Mistrza Świata, no ale nie było dane. Jeszcze drugi garnitur wynika, ale cieszę, że wygraliśmy. Jak się czujesz tutaj na zgrupowaniu? Powiedz coś. Kurde, no zgrupowaniu jak na zgrupowaniu. Ale fajnie, bo u siebie. Z ludźmi, których znam i tak dalej, więc jest w porządku. Piąty dzień już jesteśmy w Grodzisku. Dzisiaj kolejny sparring. Widać zmęczenie u zawodników. No, wykonują kawał pracy. Jest dzisiaj, co prawda, Górnik nie wyszedł najsilniejszym składem, ale myśmy też mieli dużo rotacji. Dużo zawodników nie grało z różnych powodów. Części trzeba było dać odpocząć. Wczoraj mega ciężka jednostka treningowa. To takie porównanie do tego okresu zimowego. Też mieliśmy taką jednostkę i tu wypadliśmy zdecydowanie lepiej. Z tego się bardzo cieszę, ale tak jak mówię, to jest kolejny tydzień ciężkiej pracy. Narasta zmęczenie. Trzeci sparring. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Najważniejsze, żeby morale było takie, jak jest.